Cześć, nazywam się Aleksandra Witkowska i mam 19 lat. Mieszkam w Legionowie pod Warszawą. Jest to miasto, które nazywane jest sypialnią stolicy. Burza loków, jak lwica tu nam zasiadła na ławeczce. Czy jak lwica będzie walczyć o koronę? Oczywiście, że będę walczyć, jak tylko się da, najlepiej i wygram. To znaczy, i pobiłaś... wygram, o! A, proszę bardzo. Tu nie ukrywamy. A pobiłaś kiedyś się z jakąś dziewczyną? O coś? Kiedyś. Kiedyś. I teraz tak. Jak wyglądała ta bitwa? Nie, to Kocia? Była... Nie, to była poważna bitwa, na serio. To nie była taka... I co, wziąłaś torebkę i... Tak? Na pięści. To było ogólnie poważne. To było poważne wydarzenie w moim życiu. Ale wygrałaś, rozumiem, tak? Tak. Okaleczyłaś ją? Nie, trochę tylko, nie bardzo. A ty jak tam sińce pod oczyma rozwinęłaś? Ona miała sińce pod okiem tutaj, tak? Było mi bardzo przykro później, że jej tak zrobiłam, ale to było w imię mojego, znaczy na poczet mojego dobrego imienia. A jak tu będzie potrzeba, którejś z dziewczyn też przyłożysz? Przywalić? Nie, no bez przesady. No jak czy nie? Nie. No, a jak twój poczet dobrego imienia zostanie nadszarpnięty, to co? Nie, wtedy? No dobra, spokojnie, ale tutaj jestem miss, a tam nie byłam miss, także... A, znaczy, czyli tytuł nobilituje, tak? Tak. Tak, czyli już zmienia jakby... nastawienie. Już nie... Tak, trzeba się zachowywać. Plebejskie tak. Zachowania... Odchodzą na bok. Tak. Rozumiem. Czyli teraz jakby zupełnie na innym poziomie kulturalnym podchodzisz do walki. Teraz ta walka intelektualnie tak. Będziesz podchodziła do tematu. Dyplomatycznie. Ja jestem lepsza, zrozum to. Ja jestem najładniejsza, najmądrzejsza. Nie, aż tak to nie, no bez przesady. A jakąś jazdę byś na przykład była w stanie zrobić przed kamerą, wiesz, w momencie, kiedy nie osiągniesz tego podium? No właśnie, ty co wtedy, bo wiesz, mówisz, że zwyciężysz, a nagle może się okazać, że nie. No i co wtedy? Ja bym zrobiła awanturę. Nie. Ja bym powiedziała, ja bym powiedziała, że się nie zgadzam, w ogóle tak być nie może. Wychodzę. Nie, przegrywać trzeba z dumą i z godnością. Także to jest druga strona medalu, no bez przesady. Jaka duma, jaka godność. Korona jest jedna i należy ci powinna do królowej. Nie, ale dzisiaj jestem miss, tak? Wtedy mogłam się bić, bo nie byłam. No ale jesteś jutro miss, może być... a chcesz być miss Polski, no to musisz o to zawalczyć konkretnie. No ale to nie tak, to dyplomatycznie. To dyplomatycznie, wiesz, ja bym powiedział, no to góra czy dół, nie? No bez przesady, nie da się. A co za poza tą burzą loków i tą lwicą, którą już ci przykleiliśmy do imienia? Tym troszeczkę zadartym nosiem? No jest, troszeczkę jest. Tak, widać. Ręka szminka na zębach znowu. Dobra, jesteśmy. Policzki moje. Tak, gdzie są okrągłość, to mają dołki w policzkach, a ja nie mam. Mam okrągłą buzię. Taka pyzunia. Tak. Ja też sam chciałam powiedzieć, że taka pyza. No ale poza mnie, ja pyzy bardzo lubię. Ja absolutnie, ja nie, ja nie lubię pyzy. Ja z mięsem. To nie w moim diecie, ale spokojnie, no bo jesteś fajna koleżanka, no nie ma to tamto. No dobra. Fajne groszki ma, fajny pierścień, serce, tak, to... miłość od razu tak. Przekazujesz. Dobra, dziewczyny do rzeczy, teraz będziecie gadały o ciuchach. Nie, ale... Sorry, że ty się nie znasz na tym i niestety nie będzie cię ta rozmowa dotyczyła. No, Lenka, zaczynasz być złośliwa, naprawdę ja zaraz... Ja mi z niej jestem, wiesz? Ale prawie, no już prawie. Ja aspiruję. Ja tutaj, wiesz, plebejskich zaraz tutaj warunków użyję, żeby... Ale wracając do ciebie, tak? Co cię wyróżnia spośród innych poza policzkami, poza włosami? Coś z charakteru? Chyba to, że jestem bardzo... Znaczy chyba, raczej na pewno to, że jestem bardzo odważną osobą. W wieku 16 lat poleciałam sama do Stanów na rok. Bez rodziców i bez rodziny tam o żadnej. O Jezu, to się działo? Nie. Tak. Ale ja mówię o szaleństwie zakupowym, naprawdę, bo ja też jak jestem czyli w Stanach, jednak o tych zakupach widzieliśmy tu o poważnych tematach, a ty jednak znowu zbaczasz na drogi. Wróciłem do waszego po prostu poziomu intelektualnego, szczególnie twojego. Przepraszam, nie chciałem cię urazić, bo ty jesteś groźna. Nie, ale tutaj mi strona, wiesz, klasy zachowuje. Tak, Lęki ja się muszę nie troszeczkę obawiać jednak. Mimo wszystko. To co, wygramy? Nie, oczywiście, że tak. A jak nie, to pogodzimy się z godnością. Przegrano. A jak z godnością się godzi, tak? Ja wolałabym na waszym miejscu nie ryzykować, tylko głosować, bo ona jest naprawdę groźna. A na kogo mamy głosować? No to nasza... Lwica. Tak. Pyza z mięsem. Powie, jak ma na imię. Aleksandra Witkowska.